Większość z Was zna z banknotu 20-złotowego tą rotundę, która znajduje się. Cześć wszystkim. Dzisiaj niestety pogoda nie rozpieszcza, ale postanowiliśmy zobaczyć pewne miasto, które zawsze mijamy na takiej naszej stałej trasie, a nigdy tak naprawdę do niego nie wjechaliśmy, żeby go pozwiedzać, więc dzisiaj zapraszam Was do Gniezna. I zaczynamy od razu od Muzeum Początków Państwa Polskiego. Od razu takie jeszcze techniczne wiadomości, więc parking jest bezpłatny od razu przy muzeum. Muzeum w niedzielę zwiedza się za darmo. Dzisiaj jest niedziela, więc zobaczymy, czy to prawda, co piszą w internetach. A oprócz muzeum chcielibyśmy zobaczyć parowozownię. Skupimy się na Starym Mieście i katedrze, bo pogoda nie rozpieszcza do spacerów. Dojazd do muzeum jest dosyć prosty, ponieważ znajduje się ono tuż przy głównej drodze Poznań-Bydgoszcz, przy dawnej Piątce. Więc tak naprawdę tutaj z tego skrzyżowania, które widzicie, wystarczy skręcić prawo i już jesteśmy przy muzeum. Tu coś moje dziewczyny już czytają, mam jakieś pamiątkowe tablice. Muzeum nie jest za duże, znajduje się przy szkole w ogóle. No i zobaczymy, czy jest ciekawe. Tutaj mamy szafki, gdzie możemy bez problemu zostawić kurtki. Wystarczy wrzucić tam 2 złote. A my idziemy sobie tutaj już powoli zwiedzać. Na samym początku już zwiedzania mamy tutaj taką historyjkę w postaci komiksu dla dzieci oraz mamy przedstawione historię pierwszych piastów, królów i książąt. Bez problemu dzieci mogą sobie to wszystko same przeczytać. Naprawdę bardzo fajnie zostało to wykonane. A my idziemy w dół. Zapytaj rodziców, w jaki sposób współcześnie nawiązujemy do tego wydarzenia. Tu już mamy artefakty. Ale to coś poważnie, bo one musiały być wszystkie rozbite. Widzicie, z małych kawałków widać, że ktoś się skleja. Widzisz? Takie puzzle. 3D. Puzzle 3D. Patrzcie, zobaczcie stare grzebienie. Stare grzebienie, patrzcie. Ja widziałam. No. A tu nożyczki. Takimi będę czesała teraz. Z Gniezna, ten malutki, a te duże z Wrocławia. Nie chcę patrzeć na czaszki. Tutaj jest biżuteria. Oj, to coś na skarb, tak. Czy to są kurczyki? Nie wiem. Tutaj zobaczcie. Nie nosiłabym takich. Jak widzicie, za dużo osób dzisiaj w muzeum nie ma. Pewnie pogoda ich odstraszyła, ale godzina i tak jest jeszcze dosyć młoda, bo jest przed 12:00. Przynajmniej można ze spokojem sobie pozwiedzać. A to co ciekawego jest? Jakieś hełmy wojów i miecze. Prowadzono wojny z Polanami. Prosto do miejsca, które nazywa się Alemurem. Bardzo fajnie, że też pokazują oryginalne dzieła, a nie tylko same kopie. W tej sali, co przed chwilą mogliście zobaczyć, pokazuje się bardzo fajny film o początkach właśnie państwa polskiego. Pokazuje koronację Bolesława Chrobrego i opowiada całą tą historię związaną z początkami państwa polskiego. O, to jest ciekawe, zobaczcie, drewniany kompas, wczesne średniowiecze, dysk, który służył do nawigacji, a tu jest cała jego, że tak powiem, historia. Można wynająć sobie mobilny przewodnik i sobie wszystko odsłuchać. A tu ładne te kafeleczki. Mamy kopię drzwi gnieźnieńskich.
bo oryginał oczywiście jest w katedrze. A z tej strony też piękne drzwi. Drzwi płockie z katedry. Większość z Was zna z banknotu 20-złotowego tą rotundę, która znajduje się w Cieszynie, ale niewiele z Was pewnie wie, że również po drugiej stronie banknotu 20-złotowego mamy właśnie część, mam przedstawioną część z drzwi gnieźnieńskich i to jest, proszę Was, ta tutaj część, widzicie? Spójrzcie tutaj i tutaj. To jest właśnie ten element. Też ciekawy pomysł, jest interaktywna gra. O, brawo. W postaci puzli. Gratulacje. Spróbuj ponownie. Teraz Felcia. Jakbyście się zastanawiali, jak kiedyś wyglądały znaki drogowe, to tutaj możecie zobaczyć kopię słupu drogowego. My już po zwiedzaniu, niestety pogoda cały czas nie rozpieszcza, cały czas pada. Ważne informacje to, tak jak powiedziałem, w niedzielę bilet wstępu tutaj do muzeum jest bezpłatny, ale w normalne dni bilet ulgowy 12 zł, bilet normalny 15 zł, bilet rodzinny 45 zł, zwiedzanie z przewodnikiem 100. A co ciekawe, te muzeum można zwiedzać również ze swoim zwierzakiem. My teraz jeszcze chwilkę czasu mamy i jedziemy do parowozowni. Oczywiście wyjście z muzeum odbywa się w pobliżu sklepiku z pamiątkami. No i zakupiliśmy tutaj taką książkę, taki komiks w sumie, bo pokażę. O, tak wygląda. Duże literki, więc dzieciaki, które zaczynają dopiero uczyć się czytać, to są w stanie ogarnąć. Borka i Sambor, część druga. Możemy tutaj w muzeum kupić wszystkie części, bo jest to wydawnictwo muzeum. Dojechaliśmy do kolejnej atrakcji w Gnieźnie. Na dzisiejszy dzień bierzemy na warsztat jeszcze parowozownię. Z zewnątrz przedstawia się ona mniej więcej tak. Mamy jeszcze chwilę czasu, bo zwiedzanie w tym okresie takim jesienno-zimowym dopiero jest od godziny, jest tylko jedno w sumie w ciągu dnia, w weekend, w sobotę i w niedzielę tylko o godzinie 13, dopiero tam jakoś pod koniec kwietnia to zwiedzanie jest możliwość zwiedzania częściej. To możecie sobie sprawdzić na stronie internetowej, którą macie tutaj poniżej. Zwiedzanie trwa około godziny, bilet normalny kosztuje 15 zł, bilet ulgowy 10 zł. No i co? No i zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Już jesteśmy na terenie tej parowozowni. No na razie nie zachęca, powiem szczerze. Chociaż dziewczyny frajdę mają, sobie gają. Pani przewodnik już przyszła, nie ma nas za wiele tutaj do zwiedzania. Raptem oprócz nas jeszcze dwie pary. Jak tutaj pani przewodnik wyjaśniła, była to jedna z największych parowozowni w całej Europie. Parowozownia została zamknięta w 2012 roku i w tym momencie za bardzo nic się tu nie dzieje, ale na pewno niezły potencjał na jakieś fajne miejsce. Teraz kilka słów ode mnie, znów się rozpadało. Tak jak widzieliście, cały czas działa to miejsce. Ręcznie można tym sterować, tą obrotnicą. Normalnie to wszystko funkcjonowało na silniku elektrycznym. Jedyny minus taki, że chyba nie będzie w ogóle tutaj żadnych lokomotyw. Jest to tylko zwiedzanie budynków, głównie z zewnątrz. Będziemy raptem w dwóch budynkach. Tu jeszcze możecie zobaczyć pompę wodną, która napełniała lokomotywy, parowozy. Z tej oto wieży ciśnień i też można ją obracać. Pani przewodnik ją bez problemu obracała dookoła. Proszę, jednak jakieś tutaj lokomotywy można znaleźć.
Tutaj mamy dźwig przedwojenny. Autentyk, który nie ma żadnego silnika. Wszystko to jest hydraulika i mechanika. Możecie zobaczyć klucze tak zwane kieszonkowe. Tego nie jestem w stanie podnieść jedną ręką. Tego drugiego już prędzej. Zmieniliśmy miejsce położenia. Dotarliśmy przed kurię, tutaj metropolitarną i katedrę w Gnieźnie. Ale katedrę będziemy zwiedzać za jakiś moment, bo teraz idziemy zjeść coś i się ogrzać, bo powiem wam, że zwiedzanie tej parowozowni trochę nas wyziębiło. Miejsce nieoczywiste, tak jak wspomniałem, z potencjałem, ale wbrew pozorom nasze dziewczyny się dosyć mocno zainteresowały tym, co pani przewodnik opowiadała. Można było wziąć różne rzeczy do ręki, wejść do lokomotywy, więc to na pewno na plus, ale nie traktowałbym tego jako główną atrakcję, jako bardziej jako przerywnik. No i cóż, idziemy teraz zjeść, a później będziemy zwiedzać tutaj katedrę gnieźnieńską. I tak jeszcze zanim zaczniemy to zwiedzać, to chcę wam powiedzieć, że możecie sobie zobaczyć kanał Historia bez cenzury, gdzie też jest jeden odcinek właśnie o Gnieźnie, bo jak pewnie wszyscy wiedzą, Gniezno to pierwsza stolica Polski, ale gród, znaczy pierwsze osadnictwo powstało tutaj o wiele, wiele, wiele wcześniej i było centrum właśnie tej wiary pogańskiej na tych ziemiach, więc to tak nie do końca jak w legendzie o Czechu, Lechu i Rusu, gdzie dopiero oni, jakby Lech założył tą całą osadę, to już tutaj wcześniej, dużo, dużo wcześniej były pierwsze osady. Tak się prezentuje pomnik Bolesława Chrobrego. I tutaj w katedrze gnieźnieńskiej było 5 koronacji polskich królów. Taka w sumie 4, takie oficjalne, bo ta nieoficjalna to związana z Bolesławem Chrobrym. Kiedy w 1000 roku tutaj wjechał na wielką imprezę Otton III, zjazd gnieźnieński, i go nieoficjalnie koronował na tej imprezie. Dzisiaj z racji pogody no nie zamierzamy tutaj nie wiadomo jak zwiedzać Gniezna. No ale myślę, że to najważniejszą rzecz, którą jest katedra, będziemy mieli zaliczoną. Nie będę tutaj opowiadał historii tej katedry, bo nie czuję się na siłach, żeby to zrobić, a poza tym wszystko teraz w internecie można sobie wyczytać, więc na spokojnie, jeżeli was to zainteresuje, możecie na Wikipedii oczywiście sprawdzić. W tym miejscu, tutaj nieopodal katedry, mamy kaplicę, gdzie jak można przeczytać, została ona wybudowana na miejscu dawnej kaplicy Mieszka I. Przed katedrą możecie zobaczyć taki plac, gdzie odbywają się różne uroczystości. Taka druga ciekawostka związana z banknotem, bo według tego, co było powiedziane o odcinku o Gnieźnie na kanale Historia bez cenzury, na banknocie 10 zł znajduje się motyw z podłogi.
Katedry Gnieźnieńskiej. My go w samej katedrze nie znaleźliśmy. Wydaje mi się, że chodzi o ten tutaj właśnie taki motyw. Za to ten właśnie tutaj motyw. Za to moja żona wspomniała, że układała te interaktywne puzzle z tym motywem w muzeum. Idziemy sobie już spacerkiem ulicą Tumską. Takim deptakiem, który, jak wspomniałem wcześniej, łączy rynek tutaj z katedrą. Jak widzicie, niedzielne popołudnie, lutowa pogoda, więc za bardzo nic się nie dzieje. Pewnie zupełnie inaczej to wszystko wygląda latem. Tak się prezentują tutaj kamienice odnowione, czy schludne, może nie wszystkie odnowione, ale nie rażą oka. Znaleźliśmy jakąś piramidę. O, słuchajcie, tutaj jest, widzicie? Tu stała brama poznańska, zwana też Tumską, bardzo dawno temu. Zobaczcie, tutaj macie rysunek dawnego gniezda. I widzisz, tu stoimy. Tu kiedyś była brama, która prowadziła do rynku. Gnieźnieński rynek. No tak jak mówi, tak jak widać, zimowa odsłonia nie jest zbyt korzystna. Tylko 4,4 stopnia. Wiecznie i pada deszcz cały czas. O, a tutaj mamy jeszcze mamy herby miast. Ciekawe, czy znajdziemy herb Inowrocławia. Co wy na to? Szukamy? Dobra. Te herby, które widzieliście przed chwilą, to są herby Związku Polskich Miast. A my szukamy herbu Wrocławia i herbu Inowrocławia. To, co ważne, to to, żeby nawet w taką pogodę zmusić się troszeczkę i wyjść z domu z dzieciakami, pokazać im coś ciekawego, co pozornie może nie być ciekawe, jak te herby miast. Mają zabawę w szukaniu. Poza tym, wiecie, tak jak mówią Norwegowie, chyba Norwegowie, że nie ma złej pogody, tylko po prostu są źle ubrani ludzie i my namiętnie tą zasadę stosujemy, co widać choćby w takim dniu jak dzisiaj. A samo Gniezno, fajne miasto, jako przerywnik Bydgoszcz, Poznań. Zjedźcie z trasy, wstąpcie tutaj, pewnie nie pożałujecie. Z tego jakże pięknego miejsca chciałem się z wami wszystkimi pożegnać. Dziękuję wam za to, że byliście znów z nami podczas kolejnego przerywnika i krótkiego spaceru po kolejnym polskim mieście. Znów wydaje mi się mało oczywistym na turystyczne destynacje. Aczkolwiek, tak jak powtarzam cały czas, warto wyjść z domu i ruszyć się w miejsca mało oczywiste, te, które może często mijamy po drodze do innego miejsca, do innego miasta. Czasami warto zboczyć z uczęszczanych tras. Dzisiaj niestety hulajnogi zostały w bagażniku. Pogoda i bruk nie pozwalały zbytnio na ich wyciągnięcie. No i cóż, do zobaczenia już niebawem. Będziemy na południu Polski. Myślę, że zobaczycie wiele ciekawych rzeczy. Trzymajcie się, subskrybujcie, dawajcie lajki, komentarze i do następnego. Cześć!